Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kino. Ze mną jest na balkonie Fuczaczek. Idziesz na dwór? Idziesz? Jeszcze się rozglądasz, dobrze. Niedziela. Kurwa, sam siedzi sam. Dobra, nevermind. No, niedziela jest dzisiaj. Od czego by wam zacząć? W ogóle, słuchajcie, nagrywaliśmy z Manajkiem Torchlighta. My tak wczoraj się zgadaliśmy, no to nagramy na poniedziałek. No, nagraliśmy na poniedziałek, ale skończyliśmy w takim momencie, że mówimy, no to nagrywamy od razu na środę, pomimo tego, że w odcinku na poniedziałek zadaliśmy dość istotne pytanie odnośnie całego kręcenia tego, w sensie nagrywania gry. No, ale... Żywam za bardzo, tylko mnie poświecić. Mój misiaczek. Mój piękny. No, nastawmy się teraz na mnie. Ja też piękna. Znowu wam cyckami świecę, mniejsza o to. No i nagraliśmy od razu na środę, a tak nas wciągnęło, tak nam się fajnie grało, że nagraliśmy od razu też na piątek. On się położył na balkoniku i sobie będzie leżał. W ogóle dziewczyny spały u mnie w pokoju, jak weszłam, więc szybko zamknęłam drzwi. Nie muszę się martwić, że wyjdą, o. Nie wiem, dlaczego vlogi z balkonu wam się podobają, więc... Skoro tak, spoko. Tak, także w ogóle skończyliśmy nagrywać gdzieś w okolicach godziny 2 w nocy. Mówię, to sobie idę na TF-a. Manajk miał też grać w TF-a, ale stwierdził, że idzie spać. Więc ja mówię, no to sobie pykam. Słuchajcie, weszłam na serwer, nie minęło 15 minut. Duże, jak nagrywam to Torchlighta, zaczęła się mnie jedna burza. Słuchajcie, zeszły się chyba z 3 burze normalnie. Tak napierdalało, że mi się w momencie, kiedy zaczynało błyskać, pomimo tego, że miałam tyle odsuniętej rolety w oknie, to normalnie mi się robiło jasno w pokoju, tak samo mi się robiło w pokoju po drugiej stronie jasno, jak z drugiej strony burza napierdalała. Więc nawet przy takiej kumulacji ja stwierdziłam, że wyłączam kompa i wyłączam wszystko z prądu. Bo stwierdziłam, że pomimo tego, że to jest blok, że to są piorunochrony i w ogóle chuje moje dzikie węże, to nie chcę ryzykować. Najzwyczajniej w świecie sobie wszystko wyłączyłam. Oczywiście jak tylko burza lekko przeszła, to włączyłam z powrotem, żeby sobie włączyć zrenderowanie. Ale ogólnie miałam tak przez godzinę kompa wyłączonego. I znowu się zrobiło totalnie duszno. No i słuchajcie, w ogóle położyłam się spać tam. Sorry, odgłosy z mieszkania, nie wiem, czy dziewczyny coś kombinują, czy mój ojciec przyszedł. Chyba dziewczyna. Dobra. No i poszłam spać gdzieś tak w okolicach, no po 4, nie? No i słuchajcie, budzę się o 10, bo dziewczyny zaczęły się bić i na mnie wpadły, nie? One się lubią czasem bić tak po prostu dla czystego treningu, tylko że po prostu się biły mnie na łóżku i zostałam staranowana, więc mnie to obudziło. Patrzę na ten zegarek i mówię, kurwa, jeszcze pół godziny snu. Teoretycznie już byłam wyspana, a mówię, nie, no 6 godzin, nie, muszę iść spać dalej. No i się położyłam, zasnęłam, a jak mnie obudził budzik, to się obudziłam, kurwa, tak nieprzytomna, tak totalnie nieprzytomna, że mówię, no pozamiatane już teraz, no. Odpaliłam tam TF-a, chwilę sobie popykałam i mówię, jadę, no. Taki był plan. Jeszcze włączam za wcześnie TF-a, jest taka w ogóle dzisiaj, wiecie, totalnie przymulona. Zresztą ostatnio się taka budzę, wszystko przez to pylenie i tak dalej. No, ale mówię, jadę na ten obiad, nie? Kurwa, zaraz mi drzwi od pokoju rozwalam. Stwierdziłam, że jest za gorąco, żeby iść z buta, więc siadłam w auto, pojechałam. No, weszłam tam, wiadomo, zjadłam zupę, nie? Czekaliśmy jeszcze na moją siostrę i na szwagra. To tam się, zastanawiam się, czy coś się... Aha, oglądaliśmy z bratem dzisiejszym wyścig. Znaczy wyścig jeden, trwający 24 godziny. Jeździły zwykłe samochody, jakieś coś tam hybrydy. I jeszcze coś takie, w sensie takie a la bolidy, nie? Tylko, że obudowane jest ze światłami. No, w ogóle nie wiedziałam, że są takie wyścigi, że trwają 2-4 h i są 3 kierowców, których się wymienia. W każdym razie w momencie, kiedy zaczęłam oglądać, to tam zaczęła być ulewa.
Ludzie tam zaczęli rozwalać, wjeżdżać w bandy, obijać u siebie, także mi się podobało. Mnie się zawsze takie rzeczy podobają. Ja wiem, że tam są prawdziwi ludzie, że oni mogą zginąć. Jakby kurwa zginąć nie chcieli, to by tam dupy nie pchali. Tyle. Jak się rozwalają, to jest fajnie, myślę, że mi się to podoba. Wiem, jestem suczą. Nevermind. No, także sobie trochę tego pooglądaliśmy. Po czym jak przyjechała Agata z Pawłem, to już poszliśmy sobie do dużego pokoju. Oglądaliśmy Familiadę w trakcie jedzenia obiadu. Słuchajcie, to co mnie rozwaliło. Rodzina ekonomistów. Jak się okazało, są tam spokrewnione dwie osoby. Reszta to jakieś randomy. W tym jedna tylko tam studiowała ekonomię. W ogóle kurwa. Jeden jakiś tam sportowy, jeden informatyk. No w ogóle nie, no z dupy to, tak? Co się kurwa za spokojnie zrobiło? Nie, mówię, totalnie z dupy, nie? Ja mówię, chuj tam. Oglądaliśmy to, słuchajcie, odpowiedzi były. I ja nie wiem, kurwa, mi się... Kurwa, tam. Już do domu. Moje koty nauczyły się właśnie otwierać przesuwane drzwi. Wiedziałam, że coś się zrobiło, za cicho mówiłam, że jest za cicho i to było podejrzane. No. Także wiecie, oglądaliście tą Familiadę i odpowiedzi totalnie z dupy na zasadzie, co człowiek przywozi z Zakopanego. Skarpety, swetry. Ja nie wiem, naprawdę się śmiałem, że ankietowali w zakładzie psychiatrycznym chyba. Bo odpowiedzi były totalnie jakieś takie, wiecie, hardkorowe, nie? Także, no nie powiem, mieliśmy pole. Najlepsze było na ból brzucha, najlepsze lekarstwo na ból brzucha, nie? No i tam były ziółka, tabletki, nie? Leżenie. I chuj. Kurwa, i chuj po prostu. Najlepsze było pytanie, co się znajduje, że to się składuje w beczkach, czy coś w ten deser. Ja mówię, bracie, to czy żył żartem dzieci. Po prostu, kurwa, leżeliśmy. Się śmialiśmy, że to było najwyżej punktowane. Po czym w finale dawali takie po prostu odpowiedzi, że już po prostu żal, a najlepsze jest to, jak oni na koniec stoją i teraz już nie ma kurwa tych kuferków ze słodyczami, tylko dostają jakieś kurwa parówy, kurwa szynki w tych takich opakowaniach sokołowych i stoją biedacy za tym kurwa Strasburgerem, czy jak mu tam kurwa i świecą tymi opakowaniami po szynce, no w ogóle żal. Totalna masakra, że tam się jeszcze ktokolwiek pojawia, to ja tego nie ogarniam. Najlepsze jest to, że teraz wymyślili, że żartem ludzie podsyłem na Facebooku. Chyba Strasburgerowi się suchary skończyły. Wypad, kropa, wypad. Nie ma. Po prostu myślałam, że zdechnę, nie, jak to oglądałam. Kropa, kąpi, no nie. Łeb ci tędy nie wejdzie, za mała szpara. Nie, tak słuchajcie, no, to mieliśmy jaja. A w ogóle się było dobry deserek był. Potem mniejsze lody, potem lody mnie nie ten, ale ciocia zrobiła taki koktajl z truskaweczek. Jeszcze w ogóle się śmialiśmy, bo dostałam szklankę i ona tak nie była, nie było tak równo szczubeczkiem, nie? Natomiast ciocia swoją przysła taką równo szczubeczkiem i mi zamieniła, nie? I się śmialiśmy, że albo mi napluła, albo mi tam trucizny dorzuciła. U nas ogólnie żarty o tym, że się trują na złym obiedzie, to są standardowe, że tym się nie przejmujcie. Ogólnie w ogóle motyw był taki, że za mną leżała poduszka, bo siedzieliśmy na kanapie, ja, Agata, Paweł. Ja wziąłem tą poduszkę i pierdykłam Pawła. Po czym Paweł wziął tą poduszkę, złapał i mi wyrwał. I próbował mnie uderzyć, więc ja już cały czas siedziałam się zasłaniając. Może w pewnym momencie... zanim była poduszka, on się przesunął tak jakby do przodu. Ja chciałam chycić tą poduszkę, przygniótł mi rękę i zaczął mnie gilgotać, więc zaczęłam uciekać. I słuchajcie, tak żebym uciekała, że jakbym się w ścianę koło kuchni pierdolła ręką. To myślałam, że rękę razem na tej ścianie po prostu zostawiam. Mówię, kurwa, pięknie. Zawsze takie głupie zabawy się tak kończą. No i słuchajcie, wychodzę od ciotki, no bo siostra ci też oczywiście. Ty oglądasz już Bitwę o Dom? Przecież kurwa, wiesz, nie oglądam telewizji. No. Kurwa, mucha. Nigdy nie oglądam telewizji. Znaczy, od wielu lat nie oglądam telewizji. No, także mówię, że nie, że jeszcze nie. Czekam, aż będzie na TVN Play, że się zdziwiłam, że w ogóle jest tak wcześnie. Ja nawet nie wiedziałam, o której oni to tam dają. No, odpuściły sobie. No, także... I kogo, chcesz wiedzieć, kto odpadnie? Chcesz wiedzieć, kto odpadnie? No dobra, powiedz. Nie, nie boję się. No, mówię, nie, kurwa, jadę do domu to obejrzeć.
Także w momencie, kiedy wy już to oglądacie, to już dawno obejrzałam Bitwę o Dom, nie? Żeby nie było. No w ogóle masakra, nie? Totalna masakra. I słuchajcie, wychodzę od nich i tak sobie ładnie auto zaparkowałam, że przodem wyjazd, że tyłem, nie? I w ogóle. No i auto tak kurwa pięknie stało na słońcu. Słuchajcie, jak ja wsiadłam w to moje czarne punto, to myślałam kurwa, że zdechnę, nie? I otworzyłam okna i dalej nie było czym oddychać. I to był moment, w którym żałowałam, że przyjechałam samochodem. Talibek, przyjmij tu bez gadania. Że no po prostu pod tym względem masakrycznie. Wkurwa mnie już ta pogoda powoli. No, masakra. Idzie umrzeć. No, ogólnie nic nie śpi. Ja wam nie pokażę, bo nie mam jak. Nie mogę puścić drzwi, bo kropa tutaj stoi. Nie, raczej nie zobaczycie. No. Słuchajcie, co do live'a, bo myślałam w ogóle, żeby wczoraj zrobić live'a, jak sobie wzięłam prysznic, taka wiecie, wychillautowana, schłodzona, po odmrażaniu lodówki, po naprawianiu kabiny, bo słuchajcie, w ogóle motyw był taki, że ja mam kabinę na takie specjalne roleczki, które jeżdżą, tak? Tylko na takie plastikowe i one od lat miały to do siebie, od samego początku, że one się często łamały. I my jeździliśmy do Castora, my po każde kolejne, kurwa wiecie, te zastępcze, po prostu wałeczki. W Castoramie w pewnym momencie chłop stwierdził, że nie będziemy jeździć co chwilę, tylko po prostu da nam cały worek tego. I ja wiedziałam, że ten worek gdzieś jest. I ostatnio mi się ułamały 4 z 8. Więc te drzwi po prostu tak na słowo honoru tam chodziły, tak? I słuchajcie, przeszukałam wszystkie szafki w domu dokładnie. Ja wiedziałam, że one gdzieś są. Mamo, help. Po prostu ni cholery, no nie było opcji, żebym tego znalazła. Natomiast wczoraj szukałam taśmy. Wczoraj, tak, wczoraj szukałam taśmy, chciałam coś tam skleić i przeszukiwałam szafkę, która jest w ubikacji nad, znaczy tak, no mam u góry, no mniejsza o to. No i przeszukiwałam tą szafkę i ja tą szafkę przeszukiwałam 4 razy, szukając tych kurwa woreczków, ich nie było. Słuchajcie, kropa z każdej strony próbuje z talibem. No, ale słuchajcie, ja otwieram tą szafkę i tej taśmy kurwa nie ma, a są te zaczepy do prysznica. Mówię, ja pierdolę. Więc zanim jeszcze wzięłam prysznic, to te zaczepy zamontowałam, jeszcze pozmywałam. No, wzięłam prysznic i taka wylajtowana, mówię, kurwa, zrobię sobie live'a, nie? Odpalam Twitcha, czad nie działa. No, czad nie działa, odpalam go rano, dalej czad nie działał. Chciałam zrobić dzisiaj live'a, no ale jeżeli czad nie będzie działał, no to nie będę robić live'a, bo nie będę robić hangoutów, bo są chujowe i gówno widać na tym YouTubie, odnośnie komentarzy. Natomiast nie będę też zakładać kont na innych stronach, bo tak, to jest założenie konta, później to trzeba ustawić program do tego, później jeszcze wam linki, wy się tam musicie rejestrować, to jest moim zdaniem bez sensu. Także jeżeli czat na Twitchu dzisiaj nie działa, to live'a nie będzie. No ale oczywiście jeżeli działa, to myślę, że dostaniecie gdzieś tam wieczorem jakiegoś linkacza jeszcze, nie? Czy ja wiem, coś jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, już chyba nic wam nie chciałam powiedzieć. Także myślę, że na lajcie sobie mogę kończyć dzisiejszy odcinek. Który widzę, że znowu chyba był przedługi. Nawet tak wymiarę. Nie, ostatnio jakieś takie długie się robią te vlogi. Nie ogarniam. No jak, no nic. Komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się. Cześć.